Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, jak obliczyć kosinus jedynki. No, jeden to jest łukowa miara kąta, to jest 1 radian, czyli tam około 57,3 stopnia. No, więc możemy na przykład wziąć kalkulator i tutaj obliczyć sobie kosinus jedynki. Prawda? 1, miara jest radian, kosinus. No dobrze, i dostajemy pewną liczbę, troszkę więcej niż połowa. Ale zobaczcie, mamy tu bardzo dużo miejsc po przecinku, więc chyba raczej jest niemożliwe, aby ktoś narysował trójkąt prostokątny, no i z taką dokładnością obliczył stosunek przyprostokątnej do przeciwprostokątnej. Wobec tego z pewnością musi istnieć jakiś inny sposób. No i mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu, którego tematem jest rozwinięcie funkcji cosinus x w szereg potęgowy, również i wy będziecie umieli, no może nie aż z taką dokładnością, ale z całkiem dobrą dokładnością obliczyć kosinusy, no, różnych kątów, niekoniecznie tych znanych kątów 30, 60 i 45 stopni. Więc podstawą tutaj jest wzór Taylora. Przypomnę tutaj wzór Taylora, którego ideą jest, że funkcję, która jest dostatecznie dużo razy różniczkowalna, możemy przybliżać wielomiarami. No i tutaj wypisałem wzór Taylora. Czyli tak, x0 to jest pewien ustalony punkt. No i funkcja, prawda, tutaj wobec tego x0 jest ustalone, zmienia się x, więc tu mamy wartości funkcji i jej pochodnych aż do rzędu n właśnie w ustalonym punkcie x0, a zmienną jest x, czyli tutaj ten kawałek dotąd to jest wielomian, prawda? To jest wielomian rzędu n, no i plus reszta, skoro nasza funkcja nie jest wielomianem, więc nie ma tutaj równości, jest pewna reszta, ta reszta ma pewną postać w zależności od tego, co tam założymy o tej funkcji f. No i idea jest taka, że im więcej tych członów tego wielomianu weźmiemy, tym ta reszta jest mniejsza, czyli tym lepiej możemy funkcję przybliżać właśnie wielomianami. Teraz wzór Maclaurena to jest szczególny przykład wzoru Taylora, czyli po prostu x0 równe 0, czyli przybliżamy funkcję przez jej wartość i kolejne pochodne w punkcie 0, no i ta reszta. Wobec tego w szczególności w pewnych sytuacjach, jeżeli funkcję możemy obliczyć dowolną pochodną, jeżeli funkcja jest nieskończenie wiele razy różniczkowalna, no i przy pewnych założeniach na te pochodne możemy pokazać, że ta reszta przy n dążącym do nieskończoności dąży do zera i wtedy ten wzór Maclaurena daje nam rozwinięcie funkcji w szereg potęgowy. No i zobaczmy, jak to działa dla takiej znanej dobrze funkcji, której pochodne jest dosyć łatwo obliczyć, mianowicie dla funkcji cosinus x. No więc weźmy naszą funkcję cosinus x i zobaczmy, jak wyglądają jej pochodne. Czyli tak, pierwsza pochodna, no to wiemy, że pochodną kosinusa to jest minus sinus x. Druga pochodna, kosinus, druga pochodna x, no to jest pochodna sinusa, to jest kosinus, czyli jest jeszcze minus, to jest minus kosinus x. Trzecia pochodna kosinusa, prawda? To jest pochodna minus kosinusa, czyli sinus x. I wreszcie czwarta pochodna kosinusa, może tak już napiszę, to jest z powrotem kosinus. No dobrze, to znaczy, że te od tej pory znowuż nam się będą powtarzać, czyli piąta pochodna to jest to samo, co pierwsza pochodna. Druga pochodna to jest to samo, co szósta pochodna. Trzecia pochodna to jest to samo, co siódma pochodna. No i tak dalej. Prawda? Dosyć łatwo, za chwilę zobaczymy, że wszystkie pochodne możemy napisać wzór. Ale nas nie interesuje konkretnie wzór na wszystkie pochodne, a mianowicie na wartość tych pochodnych. Żeby tutaj wzór Maclaurena zastosować do funkcji cosinus x, musimy obliczyć wartość funkcji i jej pochodnych w zerze. No więc widzimy, że co? Teraz jak policzymy 0, położymy x0 równe 0, no to co dostaniemy? Tak, mamy wartość funkcji, czyli kosinus 0 to jest 1. Potem pochodna kosinusa to jest sinus. Sinus 0 to jest 0. Potem jest druga pochodna, czyli z powrotem kosinus, znaczy minus kosinus, czyli jest minus 1. Trzecia pochodna to jest z powrotem sinus, to jest 0, no i czwarta pochodna to będzie z powrotem kosinus, to jest 1. Czyli te wartości tutaj
to będą tak na przemian. Będą tylko parzyste, prawda? Czyli tutaj może przystąpmy do wypisywania tego wzoru makrorena dla kosinusa x, czyli kosinus x równa się. Więc tak, wartość w zerze, czyli 1, plus no, wartość pochodnej w zerze to jest 0 razy x, bo to jest kosinus, bo to jest sinus x. Potem jest druga pochodna w punkcie 0, czyli minus kosinus, czyli minus 1 przez 2 silnia x kwadrat. Potem jest 0 z powrotem, no czy 0 czy minus 0 to jest tutaj wszystko jedno, czyli 0 razy x do trzeciej przez 3 silnia. I potem jest czwarta pochodna, to jest z powrotem kosinus, czyli będzie plus 1 przez 4 silnia x do czwartej plus i tak dalej. No i możemy teraz to wypisać jeszcze raz, prawda, już pomijając te zera, czyli to jest 1 minus 1 druga x kwadrat plus 1 przez 4 silnia x do czwartej. Znowuż piątej pochodnej nie będzie, bo to jest znowuż sinus, czy tam minus sinus w zerze to jest 0, bo to jest z powrotem tutaj. No widzimy, że to się będzie powtarzać. Czyli będą tylko parzyste pochodne i znaki będą na przemian plus minus. Czyli będzie potem następnie będzie szósta pochodna ze znakiem minus, czyli minus 1 przez 6 silnia x do szóstej, potem będzie plus 1 przez 8 silnia x do ósmej, plus, no i możemy tak kontynuować tyle, ile chcemy. Czyli w ten sposób widzimy, że funkcję cosinus x przedstawiliśmy jako szereg potęgowy, prawda, o środku w zerze. No i łatwo się przekonać, że ten szereg jest zbieżny dla każdego x, dlatego że co, kryterium D'Alemberta możemy zastosować, no to może, żeby już nie przedłużać, prawda? Jeżeli zastosujemy kryterium D'Alemberta, zobaczymy, że promień zbieżności tego szeregu jest nieskończoność. Czyli ten szereg jest zbieżny wszędzie. No i z drugiej strony to jest właśnie, jakbyśmy dokładniej tutaj, nie jest może to tematem tego filmu, mamy wzór na tę resztę, potrafimy oszacować tę resztę i w przypadku kosinusa się okazuje, że właśnie ta reszta dąży do zera przy n dążącym do nieskończoności dla każdego x, prawda? A nawet na każdym ograniczonym przedziale wokół zera. Czyli w ten sposób widzimy, że cosinus x możemy przedstawić jako sumę pewnego zbieżnego szeregu potęgowego, no i biorąc coraz więcej wyrazów tego szeregu, otrzymujemy coraz lepsze przybliżenie cosinus x. No i zobaczmy teraz, jak to w praktyce wygląda. Ja tutaj przeprowadziłem dwa rachunki no, przy pomocy kalkulatora, więc po pierwsze cosinus pi szóstych, no to jest pierwiastek z 3 przez 2, co jest mniej więcej tam 0,87, a bardziej dokładnie 0,866, 866 tysięcznych. Teraz pierwsze trzy wyrazy tego szeregu, jak wypiszemy, no to zobaczmy, to jest 1 minus pi szóstych do kwadratu razy 1 druga i potem jest plus pi szóstych do czwartej przez 24. 4 silnia to jest 24. No to co, pierwsze dwa wyrazy dają nam 0,863, no, czyli błąd mamy rzędu 3000, natomiast jak weźmiemy już wyraz kolejny, czyli pierwsze trzy wyrazy, no to dostajemy z dokładnością lepszą niż 1000 kosinus pi szóstych. No i teraz ten początkowy kosinus jedynki, jeżeli zastosujemy również ten wzór i wypiszemy pierwsze trzy wyrazy dla kosinusa jedynki, no to dostaniemy 1 minus 1 druga plus 1 24, tak? Czyli to jest 13 24, co mniej więcej daje 0,54 17. Teraz nasz wynik był 0,54 0, tak? Czyli tutaj dostajemy, powiedzmy, dokładność rzędu 2000, troszkę lepszą niż 2000. No i to jest ta idea tutaj, że zobaczmy, że 1 to jest więcej niż pi szóstych. No i teraz 1 jest dalej od zera. No i teraz im dalej jesteśmy od zera, tym więcej tych wyrazów tego rozwinięcia no musimy brać, żeby uzyskać zadaną dokładność. Im bliżej jesteśmy zera, tym lepszą dokładność uzyskujemy, no, biorąc ustaloną liczbę wyrazów lub też tym mniej wyrazów musimy wziąć dla ustalonej dokładności.